Witamy Was bardzo serdecznie po przerwie. Dalej oczywiście kontynuujemy konferencję na temat przemocy w rodzinie. I teraz zapraszamy Was na udział, taki może jako słuchacze, ale również możecie zadawać pytania, również w czasie tego panelu. Zapraszamy Was do panelu na temat jak reagować. Czyli faktycznie w tym momencie, jak widzimy, że są jakieś oznaki przemocy, czy to w naszych rodzinach, w naszej rodzinie, czy może w innej rodzinie, u znajomych, jak reagować, co robić, czego unikać, jak pomagać, jeżeli chcemy pomagać, a każdego naprawdę zachęcamy do tego, żeby pomagać. W panelu Jak reagować mamy gości, pani Iwona Chorek, która jest pedagogiem, kusi mnie, więc chyba powiem, również andragogiem. Tak, dzień dobry Państwu. Także proszę wygooglować, co to znaczy, ja już to zrobiłam. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim i kierownik zespołu interdyscyplinarnego, nawet się nie pomyliłam, do spraw właśnie przemocy w rodzinie już od wielu lat w Grodzisku Mazowieckim. Tak, przewodnicząca tego zespołu. Mhm. I też pani Magda Kwiatkowska, która jest z kolei przewodniczącym podobnego zespołu, ale w Nadarzynie, też do spraw przemocy w rodzinie. Także bardzo dziękuję, że zgodziły się panie tutaj uczestniczyć w tym panelu, w tej konferencji i żeby wesprzeć nas takimi bardzo praktycznymi radami, praktycznymi odpowiedziami na pytanie związane z tym, jak reagować na przemoc. Mamy też Izę Lewosińską, która już z nami uczestniczyła w panelu i Marka Lewosińskiego, psychoterapeutów, wieloletnich praktyków pracujących również z osobami, które doznają przemocy lub osobami, które stosują przemoc. Zaczynając naszą dyskusję na temat jak reagować, chciałabym podzielić tę dyskusję tak, na takie dwa obszary, bo mamy dwie rzeczy. Z jednej strony jak reagować wtedy, jak faktycznie sami w naszej rodzinie doznajemy przemocy, ale również jak reagować, jak widzimy, że ta przemoc zachodzi w jakiejś innej rodzinie, albo w znajomych, albo gdzieś w naszej społeczności. I zaczniemy może od tego, o pytań dotyczących osób, które doznają przemocy. Czyli mamy osoby, które doznają przemocy i takie chyba kluczowe pytanie, kiedy należy reagować, kiedy należy coś zrobić? Kiedy widzę, reaguję, tak? Bo tak jak wcześniej powiedziałam też w panelu, że brak reakcji też jest reakcją. Kiedy widzę, reaguję. No, co mogę ze swojej strony zrobić? Myślę, że podejść, porozmawiać. Jeżeli do mnie akurat pacjent przychodzi do gabinetu, no to rozmawiam, tak? Ale nie w formie żadnej oceniającej, osądzającej, krytykującej. Jestem po prostu, tak? Czyli rozmowa. I to też z punktu widzenia mojego, tak? Zauważam, widzę, co ty myślisz. Czyli zupełnie w takie, taka miękka komunikacja. Tylko jeszcze wrócę, mówimy z punktu widzenia osoby, która doznaje przemocy. Czyli ja doznaję przemocy i gdzieś coś powinnam zrobić. I pytanie kiedy? Jakie to są sygnały, które mi mówią, słuchaj, no chyba jednak coś jest nie tak w twojej rodzinie. Coś trzeba zrobić. Kiedy? Kiedy nie jest za późno jeszcze? Kiedy nie jest za wcześnie? Kiedy jest ten dobry moment? Czy w ogóle taki dobry moment istnieje? Znaczy ja myślę, że na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, na jakim etapie ta przemoc się dzieje. Bo jeżeli rzeczywiście to jest początek, to trzeba od razu reagować. Trzeba rzeczywiście podjąć, spróbować porozmawiać. Porozmawiać, słuchaj, co się dzieje, co to traktowanie znaczy, co to miało oznaczać. I tutaj jak gdyby pozycja obu stron w zasadzie jest dosyć równorzędna. Natomiast o wiele trudniej jest w sytuacjach, kiedy ta przemoc rzeczywiście zaczyna się utrwalać i widać coraz większą polaryzację. Jedna strona ma coraz większą przewagę nad drugą. Wtedy o wiele jest trudniej. Na pewno u takiej osoby jest ogromny, silny lęk zrobienia czegokolwiek, dlatego że osoba stosująca przemoc rzeczywiście osacza. Mamy szereg różnych telefonów pomocowych i myślę, że to jest takie bardzo bezpieczne, neutralne. Spróbować zrobić ten pierwszy krok, porozmawiać, zadzwoń, spróbuj dowiedzieć się, co możesz, gdzie możesz uzyskać bardziej profesjonalną pomoc, do kogo należałoby się zwrócić. Także należy, wydaje mi się, że tutaj trzeba jak gdyby uzależnić od etapu zaawansowania. Jeżeli to jest początek, najłatwiej od razu
próbować rozmawiać z partnerem, wyjaśniać, czy z partnerką, wyjaśniać, co to znaczy, dlaczego. Spróbujmy coś z tym zrobić. Jeżeli jest bardziej zaufana, próbujmy nawiązać pierwszy kontakt, przełamać wewnętrzne obawy o wewnętrzny lęk. Mhm. Czyli ta komunikacja, o której rozmawialiśmy nawet w pierwszym panelu, że niezwykle ważne, jeżeli chociażby zaczynamy odczuwać strach w domu, zaczynamy odczuwać niepokój, nie zgadzamy się wewnętrznie z czymś, co się dzieje, już powinniśmy zacząć rozmawiać. Oczywiście najpierw z partnerem, z partnerką, ale jeżeli nie, jeżeli to nic nie daje, no właśnie, bo mówiliśmy w czasie całej konferencji o przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, duchowej, zaniedbaniu, ekonomicznej, w zależności od przemocy, o ile w ogóle jest takie rozróżnienie, gdzie możemy udać się po pomoc i jaką tą pomoc możemy uzyskać? Miejsc pomocowych jest bardzo dużo, tak naprawdę. Wszystko zależy od tego, co dzieje się w danej rodzinie, jakiego rodzaju przemocy doświadcza dana osoba i na co jest gotowa. To też ma duże znaczenie. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że warto, żeby ta osoba zgłosiła się do jakiejkolwiek tak naprawdę instytucji, dlatego że to my, pomagacze, czyli przedstawiciele instytucji, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby właściwie pokierować. Osoba doświadczająca przemocy, ona wcale nie musi wiedzieć, gdzie ma się zgłosić, co zrobić i do kogo. Wystarczy, że zgłosi się do kogokolwiek. Instytucji jest mnóstwo. Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, prokuratura, sąd rejonowy, organizacje pozarządowe, które zajmują się pomaganiem osobom doświadczającym przemocy, czy w ogóle pomaganiem rodzinom w jakimkolwiek zakresie, one też będą wiedziały, gdzie pokierować. To może być też kościół, tak? To może być przyjaciółka, sąsiadka, ktoś z rodziny, ktokolwiek tak naprawdę, kto pokieruje daną osobę. Oczywiście im bardziej profesjonalna instytucja, tym szybsza pomoc, tak? Szybciej dostanie pewnie pomoc osoba doświadczająca przemocy, kiedy zgłosi się do ośrodka pomocy, niż do sąsiadki, która być może wie tyle samo, co ta osoba. Ale myślę, że jeśli chodzi o pomoc instytucjonalną, każda instytucja pomoże i pokieruje we właściwy sposób. Takimi instytucjami są również oświata i ochrona zdrowia, także zarówno dzieci w szkołach, w przedszkolach, jeżeli nauczyciel zauważy, że cokolwiek niepokojącego się dzieje w rodzinie, również może wezwać na rozmowę i również jest uprawniony przede wszystkim do uruchomienia procedury niebieskiej karty, która wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Takich podmiotów jest 5 uprawnionych do uruchomienia procedury. Jest to Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Ochrona Zdrowia, Oświata oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To ja się dopytam o tą niebieską kartę. Czy ta niebieska karta może być, procedura niebieskiej karty, może być rozpoczęta tylko w przypadku jakiejś konkretnego rodzaju przemocy, czy jakiejkolwiek przemocy? Nie. Procedura niebieskiej karty jest uruchamiana w przypadku, kiedy w rodzinie jest stosowana przemoc jakakolwiek, bądź istnieje podejrzenie, że jest stosowana przemoc, wówczas ta procedura ma na celu wyjaśnienie, czy faktycznie ta przemoc w rodzinie istnieje, czy też nie. I co daje nam ta procedura niebieskiej karty? Rodzina, w której jest uruchomiona procedura niebieskiej karty, jest, że tak powiem, otoczona troską i wszelką pomocą. Jest monitorowana przez chociażby dzielnicowego, który odbywa cykliczne odwiedziny w miejscu zamieszkania, sprawdza, co się dzieje. To samo robi pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otoczona opieką lekarską czy też pielęgniarską, o ile jest taka potrzeba. Zazwyczaj w szkołach dziecko z takiej rodziny jest otoczone pomocą pedagoga bądź psychologa szkolnego. Także jest to specjalistyczna pomoc, którą możemy dać danej rodzinie. I to taka wszechstronna. Wszechstronna, tak. Ja jeszcze powiem, że niebieska karta, gdzieś pociągnę tą myśl, często powoduje, że jakby klient, pacjent przychodzi też do nas.
tak? Mhm. Bo na przykład jeżeli ma problem alkoholowy, no tak, to tam też bardzo często jest tak, że też jest stosowana przemoc i wtedy on z automatu się zgłasza. I ja wiem, że to jest taka motywacja zewnętrzna, ale na to też nie patrzmy. Ważne, że ta osoba, że sprawca, osoba dokonująca przemocy, ona przyszła, tak? I to jest też takie bardzo ważne, bo jakby często jest tak, że niektórzy mówią, że nad nim to już nie ma żadnej władzy. No jest jednak ktoś, tak? Ta niebieska karta zatrzymuje dzielnicowy, który przychodzi, tak, nadzór stosowany jest. Monitorowana, to powoduje z automatu, że sprawca, osoba dokonująca przemocy, ona jakby zatrzymuje się i zaczyna coś robić. Nie czuje się bezkarna wtedy. Tak. Jeszcze ja powiem tak trochę z własnego doświadczenia, nie z osobistego, ale z osoby, którą jakby troszeczkę wspieram. Wiem, że nie zawsze ta niebieska karta jest zakładana, nawet jeżeli osoba zgłosi się i zgłosi się jako ofiara przemocy. I na przykład są takie argumenty, że jeżeli już nie mieszkasz z osobą, która jakby stosowała przemoc wobec ciebie, to już nie ma podstaw, żeby tą niebieską kartę założyć. Czy tak jest faktycznie, czy nie? Albo ewentualnie, no to w jakich przypadkach tą niebieską kartę można zakładać, a w jakich nie ma podstaw do tego, żeby ją zakładać? Zakładamy ją zawsze wtedy, kiedy jest podejrzenie stosowania przemocy, czy doświadczania tejże przemocy. Nie musi być fakt oczywisty, to co Magda tutaj mówiła wcześniej. Natomiast jeżeli partnerzy czy małżonkowie ze sobą już nie mieszkają, ale osoba doświadczająca przemocy zgłasza nam, że ona nadal doświadcza przemocy ze strony swojego męża, ale ona lub on wyprowadzili się, to przynajmniej w naszym mieście tak być powinno i u nas jest tak robione, że ta procedura jest nadal prowadzona. Nadal pozostają rodziną, nadal jest przemoc, więc nie widzę przesłanek ku temu, żeby tą kartę zamykać. I tak naprawdę powinna być procedura prowadzona. Ona często faktycznie jest zamykana wtedy, kiedy jedno z dwojga wyprowadza się i ustaje przemoc. Ale jeżeli wyprowadzka nie wiąże się z zakończeniem przemocy, procedura nadal powinna być prowadzona. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo to wyjaśnia dużo. A jeszcze mam takie pytanie, bo mówiliśmy o tych ośrodkach czy punktach pomocowych, ale jaką konkretnie pomoc dana osoba, ofiara przemocy może w tych punktach uzyskać? Ja wiem, że na pewno są na przykład bezpłatne porady psychologiczne, bezpłatne porady prawnicze, czy coś jeszcze? Można skorzystać z pomocy ośrodków wsparcia, które znajdują się na terenie każdego powiatu. W przypadku, kiedy jest taki mus, że osoba musi się wynieść na jakiś czas. W takim ośrodku rodzina jest otoczona takim 3-miesięcznym zazwyczaj okresem pomocowym, w trakcie którego uzyskuje tak naprawdę i może zrobić całe mnóstwo różnych rzeczy pod kątem prawnym i ekonomicznym. Czasami składa wtedy wniosek do sądu o rozwód, o różne sytuacje. Także otaczamy naprawdę specjalistyczną pomocą, ale to też wszystko zależy od przypadku i co się dzieje w danej rodzinie. Ale też po to ta pomoc jest interdyscyplinarna, żeby każdy ze swojej jakby strony mógł pomóc w fachowy sposób. Ośrodki pomocy społecznej oprócz pomocy psychologicznej czy prawnej świadczą pomoc pracy socjalną chociażby, która też jest bardzo ważna, bo to jest tak naprawdę bardzo często prowadzenie za rękę, wskazywanie drogi, co można zrobić, gdzie się zgłosić. Tak, to jest pomoc również w pisaniu przeróżnych pozwów, bo prawnik nam wskaże artykuły, paragrafy, ale tak naprawdę bardzo często trzeba po prostu usiąść z tą osobą i z nią napisać, tak, czy pójść z nią do sądu. Tak, bo bardzo często nie potrafi tego zrobić. Tak. Czy być jej towarzyszem na przykład w pójściu na policję, gdzie prosimy często, żeby złożyła zawiadomienie o znęcaniu, czyli powiedziała to wszystko, co dzieje się w rodzinie. Jakby sama procedura niebieskiej karty nie jest jednoznaczna z wszczęciem procedury, czy jakby takiej wyjaśniającej, czy z wszczęciem tego śledztwa. Trzeba złożyć zawiadomienie
W Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, więc jakby my często tak z ośrodka pomocy towarzyszymy tym osobom w składaniu takichże zeznań, tak? Czy nakłaniamy do pójścia do lekarza. Bardzo często też jest tak, że ja mówię osobom doświadczającym przemocy, kiedy pójdzie pani, najczęściej pani, tak, do lekarza, proszę poprosić o zaświadczenie o przyczynie i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy. Gdyby lekarz nie chciał pani wydać, proszę do mnie zadzwonić, albo udam się do tego ośrodka, albo zadzwonię. Wielokrotnie było tak, że pani dzwoniła do mnie z ośrodka zdrowia i mówiła, lekarz nie chce ze mną na ten temat rozmawiać. Kiedy prosiliśmy o podanie do telefonu lekarza, wyjaśnialiśmy, o co chodzi. Okazuje się, że lekarze często nie wiedzą, mimo tego, że są próbowani wyedukowania, są skutecznie jakby oporni na wiedzę o przemocy. Jakby wyjaśniamy, że jest to ich zadanie, co daje to tej osobie i tak dalej. Po uzyskaniu tej wiedzy wypełniają te oświadczenia. One są potem bardzo pomocne w sprawach sądowych tym osobom. Więc to jest bardzo często też taka pomoc prowadzenia za rękę, ale też wskazywania drogi. Troszeczkę tak taka duchowa. Też. Trochę jesteśmy takimi przyjaciółmi, można tak powiedzieć. Nie tylko specjalistami w swojej dziedzinie, ale tak jak powiedziała Iwonka, znaczy my to w terapii nazywamy takim towarzyszeniem. No tak, podążaniem za pacjentem, tak? Więc ja tutaj na przykład widzę takie podobieństwo, tak jak my towarzyszymy takiemu klientowi, tak wy widzę też towarzyszycie, tak? Za rękę, bo to często rzeczywiście wiąże się z tą wyuczoną bezradnością, tak? Ten cały stres, ten lęk, tak ten strach, więc rzeczywiście on jest tak na tyle paraliżujący, że rzeczywiście taką osobę trzeba wręcz krok po kroku prowadzić przez te wszystkie procedury i etapy. I często dosłownie za rękę. Poza tym są to też bardzo często osoby, które są współuzależnione, bo na przykład partner nadużywa alkoholu. I wtedy naprawdę jest taka przyjacielska dłoń tej osobie potrzebna. No ja myślę, że w tym wszystkim też, co mówicie, to ja słyszę takie zapewnienie akceptacji, czyli nie odrzucenie, nie mówienie pani się zdaje albo pani wymyśla, tylko faktycznie zaakceptowanie i poprowadzenie w tej ścieżce, jak faktycznie można pomóc. Znaczy ja chcę naprawdę wierzyć, że tak jest, nie? Że wszędzie, we wszystkich placówkach pomocowych, OIK-ach i innych placówkach chcę wierzyć, że tak jest, ponieważ czasami jednak myślę, że to są epizody, zdarza się inaczej. Że jednak ktoś zwraca się o pomoc i bardziej jest taki sygnał, no taki no nieprofesjonalny, a to może jednak pani zawiniła, a to jednak, gdzie nie bierze się tej strony osoby doświadczającej przemocy. I tutaj ta reakcja no, nie jest jakby profesjonalna. Także też to chcę zaznaczyć, że nie zawsze tak jak tutaj panie mówią, jest tak cudownie, nie? Placówka. Oczywiście, że nie zawsze. My też jesteśmy tylko ludźmi. Czasami ludzie zajmują się już tym wiele lat, są wypaleni zawodowo. Trochę się zmniejszyła empatia, więc no ale my też się szkolimy cały czas, też podnosimy swoje kompetencje, nie tylko związane z przepisami, ale i takie kompetencje miękkie. Więc no, staramy się być profesjonalni i no, u nas ja myślę, nie mam absolutnie, że to nie były żadnego zarzutu. Prawda? Ja też to nie odczytuję. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, więc spotkałam się z takimi reakcjami, no gdzie właśnie, pacjentka do mnie wraca i mówi, że no pani na przykład, przepraszam, z pomocy społecznej tak i tak się zachowała, dzielnicowy tak. I ja też mam w tym momencie gdzieś związane ręce, no bo cóż ja jej mogę powiedzieć. I ja absolutnie zarzutu nie mam i powiedziałam, że chcę wierzyć, że takich placówek jest jak najwięcej, gdzie pomagacze zawodowi, tak jak wy i my, jesteśmy jakby otwarci do tych ludzi. Ale to nie są niestety epizody. Wiemy to od osób doświadczających przemocy, które do nas się zgłaszają. To są częste, niestety bardzo częste przypadki, kiedy osoby mają wyuczoną bezradność z powodu odrzucenia, nieudzielenia pomocy lub niedania zrozumienia czy wsparcia. Bardzo często jest tak, że niestety w czasie interwencji policji osoby doświadczające przemocy mówią, no ale to powiedzieli, żeby on wyszedł i on wyszedł. Policja wyjechała, on wrócił za 5 minut i nadal było to samo. Tak bardzo często się niestety tak zdarza. Albo kobiety słyszą pytanie, to czemu się pani nie wyprowadzi? Jak tak pani źle, no to widocznie nie ma w tym nic złego, tak?
Osoby mają wyuczoną bezradność. Ja słuchałam Państwa konferencji wcześniej. Jakby chcę bardzo to podkreślić, że ta wyuczona bezradność z powodu nieudzielania pomocy jest tak silna, że naprawdę na wiele, wiele lat osoby zamykają się z powrotem w domu i nie sięgają po pomoc. Dlatego, że po zwróceniu się po pomoc, one jej nie otrzymały. Lub wręcz zostały jakoś tak naznaczone, że albo to jest ich wina, tak, albo właściwie tak. Nie ma o czym mówić tak naprawdę. I to nie są epizody. To przykro jest do stwierdzenia, ale niestety tak jest. To ja mam pytanie. Jeżeli dana osoba sięga po pomoc i właśnie tej pomocy nie otrzyma, czy możemy ją zachęcić, żeby dzwoniła do innych ośrodków pomocy społecznej albo jeszcze gdzieś, nie wiem, do ośrodka interwencji kryzysowej? Czy są jakieś takie punkty, gdzie warto sięgać, żeby się nie poddawać po pierwszym kontakcie takim zakończonym niestety odrzuceniem czy brakiem akceptacji? Znaczy ja myślę, że warto mówić gdzieś tam kierunkować. Ja tylko chcę się podzielić, bo takim doświadczeniem właściwie czytałam gdzieś tam doniesienia, jakie instytucje najbardziej gdzieś pomagają w Polsce i okazuje się, że na pierwszy plan wychodzą OIK-i, ośrodki interwencji kryzysowej, że tam najczęściej uzyskują profesjonalną pomoc, dużo empatii i takiej ci zawodowi pomagacze naprawdę są niezwykle otwarci. Czyli badania były prowadzone i te OIK-i naprawdę dosyć wysoko stoją. Czyli warto próbować. Jak nie w jednym miejscu, dzwonić tak, dalej. Jak nie tam, to jeszcze dalej. Jak szukać, najbardziej. Jak a szukać najbardziej. Kontaktów w internecie, bo rozumiem, że w internecie wszelką jest pomoc wszystko. Też znajdziemy. Tak ja naprawdę myślę, że rejonizacja tylko dotyczy procedury niebieskiej karty. To tylko i wyłącznie. Natomiast to jest jedna z form pomocy. Pomoc psychologiczna, prawna, czy hostel tak dla osób doświadczających przemocy. Nie ma tutaj rejonizacji na szczęście i takiej pomocy osoba doświadczająca przemocy może wszędzie uzyskać. Tak, uzyskać wszędzie, na terenie całej Polski. Polski tak naprawdę. Mhm. Tylko i nie wyłącznie niebieska karta jest związana z rejonizacją. Informacja. Ja jeszcze tylko dodam to, co powiedziała pani Iwona, że rzeczywiście, że w przypadku, kiedy osoba doświadczająca przemocy spotka się z taką jakby taką obojętnością, wręcz nawet taką trochę ignorancją, to tak jak tutaj zapowiedziała, tak? Trzeba szukać tej pomocy. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście ustawodawca nakłania na wszelkiego rodzaju służby obowiązek udzielenia pomocy, natomiast nie zapewnia jakby tego pełnego profesjonalnego przygotowania i często rzeczywiście te błędy, które gdzieś tam się pojawiają, no właśnie z tego powodu wynikają. Mam pewne obawy co do pewnej takiej intencjonalności, tak? To czemu pani nie wyprowadzi się? Bardziej to właśnie wynika z takiego nieprofesjonalnego, nieumiejętnego podejścia, rozmowy z taką osobą będącą w kryzysie, ale należy szukać, tak? Należy szukać i nie rezygnować, wziąć pod uwagę, że jesteśmy tylko też ludźmi. To prawda. Tak, tu ja myślę, że ustawodawca powinien pomyśleć o tym i wręcz nakazywać doszkalanie osobom, które pomagają w dziedzinie doświadczania przemocy, bo bardzo często jest tak, że chociażby pracownicy socjalni nie chcą tak naprawdę w tej dziedzinie pracować z różnych względów i jakby nie podlega to ocenie, dlaczego, jeżeli nie czują tematu, po prostu powinien być zespół, który powinien się tym zająć tak naprawdę. Ja myślę sobie to, co pani powiedziała, że OIK-i pomagają, bo to są ludzie, którzy są dedykowani tej pracy. Tak. Oni chcą ją wykonywać, oni chcą się szkolić, chcą podnosić swoje kompetencje w tym zakresie. Różnie bywa z innymi zawodami tak naprawdę. Weźmy chociażby policję. Kiedy na interwencję jedzie dwóch policjantów, którzy niekoniecznie wiedzą, czym jest przemoc tak naprawdę, to dlatego bardzo często podczas interwencji ani nie jest założona niebieska karta i bardzo często te osoby słyszą pytanie, no ale o co chodzi? To trzeba było się wyprowadzić, tak? To wtedy jest ten pierwszy już błąd i wtedy, kiedy ona, w niej rozgrywa się cały dramat i myśli sobie, nareszcie ktoś, ja się w końcu odważyłam wezwać tą policję, tak? Chociaż mi ta osoba mówiła, ja to w końcu zrobiłam, przyjeżdża policja i mówi, ale o co chodzi? Tak? I ona będzie zamknięta na wiele lat później, ta osoba, której pomocy nie udzielono. Dlatego OIK-i tak świetnie pomagają i zobaczcie państwo, jak osoby, które doświadczają przemocy, to też trochę trzeba mieć szczęścia, żeby wiedzieć, gdzie trafić, prawda? Tak. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby
pomóc bez względu na to, gdzie ta osoba trafi. Natomiast no, ustawodawca też myślę, że powinien tutaj dużo zrobić, żeby zmuszać nas pomagaczy do szkoleń. Chociaż jeszcze wchodzi w grę czynnik ludzki, którego to prawda. Już nie wyszkolimy. To chyba ja najważniejsze. Tak, pociągnę tą myśl, którą tutaj pani Iwona przedstawiła odnośnie policji przyjeżdżającej. Moje pacjentki są wyedukowane, że kiedy policja przyjedzie na interwencję, mają poprosić o założenie niebieskiej karty. Policjant powinien zapytać, czy założyć niebieską kartę, ale często tego nie robi. Więc ja, moje pacjentki są wyedukowane i wiedzą, poprosić o założenie niebieskiej karty. A ja chciałam się jeszcze dopytać o ten zespół interdyscyplinarny, tak informacyjny dla naszych widzów i słuchaczy. Jakie instytucje czy jakie organizacje wchodzą w skład takich zespołów? Czyli jeżeli osoba, która jest ofiarą przemocy, na przykład zwróci się do ośrodka pomocy społecznej, to na jaką dodatkowo właśnie tą pomoc albo wsparcie, tą interdyscyplinarną może liczyć? Tak naprawdę osoba, która się zgłosi do ośrodka pomocy, liczy na pomoc w ramach procedury niebieskiej karty. I tak jak powiedziała tutaj Magda, to jest te 5 instytucji, które zawsze wchodzą w skład grupy roboczej, czyli już grupy dedykowanej do konkretnej pomocy danej rodzinie, czyli ochrona zdrowia, chociaż z tym bywa bardzo różnie i tutaj lekarze czy... No, na około 70 kart, chociażby w Grodzisku, chyba raz mieliśmy tylko przypadek chęci udziału kogoś z ochrony zdrowia w procedurze z nami. Więc oprócz nich jest to oświata, komisje alkoholowe, policjant, pracownik socjalny, tak, no i powinna być ochrona zdrowia wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast zespół interdyscyplinarny to jest tak naprawdę twór, najczęściej, znaczy zawsze, przez wójta, burmistrza, prezydenta powoływany do tego, żeby jakby stanowić lokalne prawo, czyli żeby tworzyć program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie, czyli jakby zastanawiać się i rekomendować burmistrzowi, co można by było zrobić z ramienia wszystkich instytucji w gminie. Przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie. Przeciwdziałać, pomagać, wspierać, czyli tak naprawdę oprócz tego, że są to przedstawiciele instytucji, którzy i tak wchodzą w skład grup roboczych, dodatkowo w zespole interdyscyplinarnym, tak jak my na przykład mamy przedstawiciela sądu czy prokuratury, organizacji pozarządowej i jakby wspólnie siadamy i zastanawiamy się, co można jeszcze zrobić w gminie, żeby jeszcze więcej pomóc, lepiej pomagać, na co przeznaczyć pieniądze, które też są w zasobach gminy dla ofiar przemocy, czy w ogóle dla pomocy, tak? Po to jest ten zespół. Jakby osoba doświadczająca przemocy, przychodząc do ośrodka, nie styka się bezpośrednio z tymże zespołem. Ale mogę się domyślać, mam nadzieję, że dobrze, jeżeli takie zespoły są tworzone w gminach, to i edukacja wzrasta. Tak. We wszystkich tych obszarach. O to chodzi, żeby edukować społeczeństwo lokalne, jak reagować, jak pomóc, gdzie się zgłosić, żeby to wszystko wiedzieć. Bardzo dziękuję. A teraz bym chciała przejść, jeszcze nam parę minut na szczęście zostało, do jakby przejść na drugą stronę, czyli do osób, które widzą, że gdzieś przemoc jest, czy gdzieś w najbliższej rodzinie, ale poza naszym domem, czy u znajomych, czy chociażby u dzieci w szkole. Jak w ogóle, po czym poznać? To może trudne pytanie, bo też nie chcemy nikomu zaszkodzić i nikogo posądzać może o coś złego, ale jakie są takie może szczególne symptomy, czy zjawiska, sygnały, na które powinniśmy zwrócić uwagę, że gdzieś tam prawdopodobnie ta przemoc występuje, skoro widzimy takie, a nie inne zachowania? Czy może ja powiem takim jednym z sygnałów, bo tych sygnałów będzie zdecydowanie dosyć dużo, natomiast jednym z takich sygnałów może być izolacja, czyli ograniczenie ilości spotkań. Tak? Jeżeli wcześniej, powiedzmy, rodzina prowadziła dosyć takie życie towarzyskie, spotykała się z przyjaciółmi, znajomymi, także w pewnym momencie rzeczywiście ta ilość spotkań rzeczywiście ulega zdecydowanym ograniczeniu. Czyli coraz rzadziej się widujemy. Wiąże się to z tym, że rzeczywiście ta przemoc dokonuje się w taki sposób, że osoba dokonująca przemocy rzeczywiście izoluje, ogranicza swoją ofiarę, jeśli tak mogę użyć tego słowa. A więc jak gdyby ubezwłasnowalnia ją. Także jest taki stopniowy proces. To może być jednym z takich na przykład sygnałów.
Czyli to mogą być sygnały jawne, tak? Gdzie osoba jakby przychodzi do placówki, czy tam, gdzie my pracujemy, do poradni, do gabinetu i mamy takie, no już bezpośrednie, gdzie oko jest podbite, gdzie tam zastosowana jest przemoc, tak? No to wtedy z reguły pytam, tak? Bądź zauważam i zawsze ze swojego punktu widzenia nie, mówię o sobie, tak? Niepokoi mnie, że na przykład twoja twarz tak wygląda. Nie oceniam, coś, jakby nie wchodzę tak bardzo intruzywnie, tylko gdzieś ze swojego jakby punktu widzenia, tak? I jak reagować? No reagować na pewno, tak? Jeżeli jest w sąsiedztwie, to też na pewno nie nakręcać spirali złości i gniewu i agresji. Nie nakręcać, czyli nie mówić, ja cię zgłoszę, ty pójdziesz tam i tak dalej, bo to jest nakręcanie, tak? Myślę, że w tym pierwszym kontakcie lepiej powiedzieć o sobie, tak? Niepokoi mnie, że znowu coś tam u ciebie, że znowu słyszałem krzyki. Niepokoi mnie, że znowu nie zastosowałaś się tam do czegoś, nie wywiąza się, bo wiem, że coś tam się dzieje, tak? Bardziej ze swojego punktu widzenia. Gdzieś tam jak widzimy przemoc na drodze, na ulicy gdzieś, no to bardziej też nie nakręcać spirali złości, gniewu, agresji, tylko podejść, przeprosić, powiedzieć, zapytać, czy mogę w czymś pomóc. Czasami oczy się otwierają, tak? Więc jakby z tego punktu ja bym zaczęła. To mam jeszcze pytanie, bo dosyć często jak osoba, jeżeli osoba styka się z przemocą psychiczną, czy seksualną, czy ekonomiczną, czyli tymi takimi przezroczystymi, to tak naprawdę długo, długo nie widać. Ja się zetknęłam parę razy z takim stwierdzeniem, już po tym, jak na przykład rodzina się rozpadła, ale nic nie było widać. W życiu bym się nie domyślił albo nie domyśliła, że tam coś było nie tak. A jednak jakieś sygnały przecież muszą być. Czy przemoc da się tak w 100% schować? No cóż, myślę, że osoby stosujące przemoc rzeczywiście no, posuwają się do szeregu manipulacji bardzo skrupulatnych. Szalenie dbają o wizerunek rodziny, że ta rodzina jest naprawdę porządna, przyzwoita, że oni się kochają. To co też powiedziałem, ta izolacja swoje ofiary od środowiska zewnętrznego rzeczywiście może stwarzać takie pozory i wrażenie, że tam przecież nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Ja powiem tak z doświadczenia, bo zadałaś Małgosiu pytanie, czy można w 100% ją schować. Ja myślę, że osoby, które doświadczają tej przemocy, często nawet nie wiedzą, że są poddawane przemocy. Ja mówię tutaj o tej przemocy emocjonalnej, bo tej fizycznej to wiadomo, że to widać i od razu jest atak, jest reakcja. Natomiast nie są świadome, kiedy przychodzą na przykład do mnie do gabinetu, czy przychodzą do placówki, kiedy prowadzę terapię i na przykład prowadzę nie terapię, ale taką psychoedukację i mówię, to wielu pacjentkom otwierają się oczy, mówią, ja to mam. Matko, ja to mam, albo ja to miałam. Czasami jest tak, że w kryzysie, kiedy pacjentka przychodzi, to ona zaczyna wyliczać, pisać gdzieś tam SMS-y i mówi, matko jedyna, to wszystko miałam, tak? Czyli nie jest świadoma. Ja tak zawsze mówię, że osoby, które wchodzą w terapię, mówię takie słowa, czy chcesz, czy nie chcesz, terapia cię zmieni. Bo terapia, przejrzysz się w lustrze innych pacjentek i zobaczysz, że to nie tak działa, że to, co ty nazywasz miłością, to nie jest miłość. I one z automatu, kiedy dowiadują się, kiedy widzą, słyszą, to po prostu zmienia i one jakby też działają, nie? Poza tym bardzo często osoby, które doznają przemocy, uzależniają się. Występuje tak zwany syndrom sztokholmski, tak. I bardzo trudno jest to zerwać i bardzo trudno u siebie zauważyć. Dokładnie. No tak, przecież on w końcu nie jest taki zły, prawda? Przecież tak. On potrafi się zaopiekować dziećmi, zrobi obiad, ugotuje. To ma czasami takie gorsze dni. Syndrom miodowego miesiąca, tak zwanego. Przyjdzie, to, przeprosi. Już wszystko będzie w porządku. Tutaj tych doświadczeń właśnie to, co tutaj też koleżanka mówi, jest naprawdę dużo. Ten miodowy, cukrowy miesiąc, tak? Co on gdzieś trzyma te panie no, przez miesiące i lata. One kurczowo się tego miesiąca miodowego trzymają. Tak. Na takiej zasadzie, że naprawdę to są tylko epizody. Naprawdę nic się nie dzieje. A przychodzą często już w takim stanie psychiatrycznym trudnym. Naprawdę trudnym. Mhm.
Bardzo często też jest tak, że otoczenie, czy wręcz rodzina osoby doświadczającej przemocy mówi, ale przecież czego ty od niego chcesz? Przecież ty masz absolutnie wszystko. Bardzo często się zdarza. Prawda? To jest częste. Masz pieniądze, dzieci są zadbane, wychowane, zobacz, jakim jeździsz samochodem, co chcesz, to sobie kupujesz. No w ogóle ty nie chodź nigdzie i nie mów, że ty doświadczasz przemocy, bo to w ogóle wstyd. Wtedy naprawdę te osoby bardzo długo siedzą w tej przemocy, wierząc w to, że gdyby to ujawniły, to będzie ich wina. To oznacza, że im się coś przewróciło w głowie, skoro tak mówi całe otoczenie. I to jest chyba przemoc, która trwa najdłużej i którą najdłużej ukrywa dana osoba. Na pytanie, czy można ukryć przemoc, myślę sobie, że można, ale nigdy na stałe. Ona zawsze wcześniej czy później wyjdzie. Jeśli jest długo ukrywana, jest to tym trudniejsze, tutaj o czym pan to też na początku powiedział, trudniejsza jest ta pomoc, tak? Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że ta przemoc bardzo często jest ujawniona wtedy, kiedy dzieci już nie wytrzymują. U nas przynajmniej grono niebieskich kart jest założonych wtedy, kiedy kobieta przychodzi już, sięga po pomoc do nas, w toku rozmowy wynika, że ona od wielu, wielu lat doświadcza przemocy, ale w końcu dzieci powiedziały, mamo, mamy tego dość, albo uciekły z domu, bo kiedy są na przykład bite przez matkę, przez ojca czy partnera danej kobiety, tak one cały czas jakoś jeszcze tego nie widzą, jeszcze nie mają siły, jeszcze nie potrafią. Natomiast kiedy dziecko powie dość, stop, albo ujawni gdzieś w szkole, wtedy najczęściej tak naprawdę ta przemoc zostaje ujawniona. To jest bardzo trudne, dlatego też mimo wszystko, że te kobiety to wiedzą już, ale też często nie przyznają się, ewentualnie kiedy są w fazie właśnie miodowego miesiąca, zaprzeczą, nam jest bardzo trudno dotrzeć do takich rodzin kobiet. Musimy dalej czekać na to, aż się coś wydarzy, albo na to, aż będą gotowe, bo nie zawsze są gotowe. To jest też taki moment właśnie, kiedy powiedzmy ta procedura niebieskich kart zostaje otwarta, ale za chwilę zostaje zamknięta. Tak? Zdarza się. Ja miałam też takie kilka takich pacjentek, które rzeczywiście dokładnie to, tak poszły tą ścieżką. Otworzyły, założyły tą kartę, tą całą procedurę, za chwilę nie, już przemoc ustała, została zamknięta, wycofana i wszystko jest dobrze, tak? Aczkolwiek osoba nie może wymagać zamknięcia procedury niebieskiej karty. Tego może dokonać tylko zespół interdyscyplinarny na wniosek grupy roboczej i na posiedzeniu takiego zespołu jest podejmowana decyzja, więc... One często ze strachu też te panie, nie? Gdzieś tam udają się. No my nigdy tak nie działamy. Nie zamykamy. Ktoś przyjdzie i mówi, ale ja już chcę zamknąć tą procedurę. Nie. My musimy się upewnić, czy faktycznie ta przemoc ustała, czy też nie. Tak, Magda ma tutaj rację, tylko że jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli te kobiety chcą zamknięcia niebieskiej karty, my oczywiście mówimy, że to nie jest koncert, że nie zamykamy, my chcemy pomóc, tak, ale ona przestaje z nami współpracować. Bardzo często tak się dzieje. No właśnie. I to też jest tak, że ona po pierwsze nie chce otrzymać od nas żadnej pomocy, zaczyna ukrywać wszystko, bo zaczyna się denerwować, że my ciągle depczemy po piętach i wchodzimy do tej rodziny. Ona zaczyna się denerwować, że wchodzimy z buciorami, bo już zaczyna nas o to oskarżać. I tak naprawdę jesteśmy zmuszeni do zamknięcia wtedy też, do najczęściej następnego razu. Jeżeli jest brak jakiejkolwiek współpracy z osobą, która doznaje przemocy, totalnie nie chce skorzystać z żadnej formy, no to my też na siłę nie możemy nic zrobić. Ja jeszcze bym dopowiedziała pociągłabym tą myśl, co tutaj pani Iwona mówiła odnośnie, że kiedy osoba zwraca się na zewnątrz i mówi, że coś się dzieje, a wszyscy nie, no jest tak cudownie, tak wspaniale, twój mąż jest fantastyczny, to jest też, to jest ta izolacja i to, co zrobił właściwie sprawca, tak? Osoba dokonująca tak przemocy. Wypracował sobie to przez lata, tą swoją wolność, ten wizerunek, gdzie on jest taki naprawdę sprawca, dba o swój wizerunek. On dba o to, żeby zewnętrzne było cudowne, żeby w towarzystwie jest wspaniałym mężem, szarmanckim mężczyzną, przyniesie kawę, zięciem i tak dalej, a kiedy przychodzi do domu jest katem, tak, więc ta sytuacja się zmienia i wtedy naprawdę jest trudno pomóc, bo osoby z zewnątrz widzą, ale nie, no co ty mówisz, to jest niemożliwe. Jednak tak jest i ja wtedy mówię tak, reaguj, bo myślę, że ta osoba nie kłamie, ona mówi prawdę, ona nie potrafi, ona wreszcie się odważyła coś powiedzieć. Chcemy pomagać, chcemy reagować w przypadku, jak gdzieś występuje przemoc. To ja zadam pytanie, bo wiemy, że pomagając i dobrymi chęciami możemy bardzo często zaszkodzić. Czego osoby, które chcą pomagać, a nie są specjalistami,
powinny unikać, żeby nie zaszkodzić, ale też, żeby nie powstrzymać się od pomocy? Ja to mówiłam w wykładzie też. Między innymi posiłkowałam się takimi stałymi powiedzeniami, które u nas w społeczeństwie no, gdzieś tam mówimy, tak, wypowiadamy, tak? Bo do tanga trzeba dwojga, tak? Dasz radę, wszystko zniesiesz, tak? My ci pomożemy. No to są takie stereotypy, które gdzie powodują, że no, nie dotrzemy w taki sposób do tej osoby, tak? No nie ma takiej opcji. Ja też mówiłem o takim mechanizmie wtórnej wiktymizacji, że rzeczywiście osoby, które są świadkami przemocy, no to jest normalne, że jakiś pojawia się u tych osób pewien odruch, żeby coś zrobić, żeby pomóc, zareagować. I rzeczywiście często takie oceniające zachowanie, wypowiedzi, tak jak tutaj było powiedziane, no a dlaczego tego nie zrobiłaś? Dlaczego tak długo zwlekałaś, prawda? Nie, pobądźmy z tą osobą. Spróbujmy zrozumieć jej emocje, poczuć te emocje, że ona cierpi. Widzę, że cierpisz, widzę, że jest ci smutno. Czy coś mogę zrobić? Czy mogę pobyć z tobą? Czy czegoś potrzebujesz? Po prostu takie empatyczne bycie. To jest bardzo ważne, żeby ta osoba poczuła taką nieoceniającą obecność drugiej osoby, prawda? Że czegoś nie zrobiłaś, czy czegoś nie dopatrzyłaś, nie. Pamiętajmy, że ta osoba niejednokrotnie, częstokrotnie jest uwikłana w całą tą przemoc i to nie jest takie proste wydobyć się, jeżeli ta przemoc trwa, jest ugruntowana przez wiele, wiele lat. Także samo bycie jest jakby już takim bardzo ważnym elementem przełamania tego tabu, tej skrywanej tajemnicy. Znaczy ja myślę, że też, znaczy może z punktu widzenia specjalisty też powiem, że czasami właśnie dokonujemy jednak, chcemy bardzo pomóc, ale w pewnym momencie osoba rezygnuje z tej pomocy. I podam taki przykład. Pamiętam też pacjentkę, która przyszła i była dosyć dobrze usytuowana i gdzie nie tylko tam była uwikłana w picie męża, ale uwikłana w przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną, we wszystkich rodzajach. I pamiętam taką sytuację, że ona wreszcie się odważyła, że coś zrobi, że postawi granice, ale później jakby, kiedy wiedziała, że musi dokonać pewnych zmian, zmiana wiązała się z tym, że musi się wyprowadzić z domu, bo dom nie jest na nią, że właściwie nie ma nic i pójdzie na poniewierkę, to powiedziała, że ona właściwie nie jest tak źle. Że tak naprawdę 3-4 razy do roku wyjeżdża za granicę, wszystko co to chce to ma, a że od czasu do czasu, przepraszam, tak powiedziała, oberwie i gdzieś tam będzie brzydko nazwana, to ona to zniesie. Więc cóż ja mogę więcej zrobić? Nic, w tym momencie urywa się mi jakby ta pomoc, tak? Czyli wtedy w zasadzie to nasuwa się taka rada, parę razy to już wybrzmiało, musimy poczekać, aż ta osoba będzie gotowa na pomoc. Bo jeżeli nie jest gotowa, to nie damy rady pomóc. Nie będziemy w stanie na siłę pomóc. Ta osoba musi chcieć przyjąć tą pomoc. Znaczy, ja myślę, że tutaj ta osoba przede wszystkim musi sama zrobić ten krok, dlatego że nawet jeżeli my wezwiemy policję, prawda? Policja przyjedzie, zainterweniuje i tak jak tu było powiedziane, przyjdą, pojadą i co? I mamy piekło w domu. A więc narażamy tą osobę być może na jeszcze większe konsekwencje tej przemocy, doświadczanie przemocy. Dlatego tutaj my nie możemy wziąć obowiązku tej odpowiedzialności, tylko ta osoba musi być na tyle gotowa, żeby to ona wzięła tą odpowiedzialność. To ona. To jest bardzo ważne, że często osoby doświadczające przemocy jak gdyby tracą swoją podmiotowość, stając się biernymi uczestnikami, podporządkowują się. Nie, to właśnie w wyniku tej interwencji to ona musi stać się podmiotem, to ona musi w końcu podjąć tą decyzję. Ale na pewno możemy rozmawiać, edukować, być otwarci, akceptacyjni, wierzyć temu, co mówi, nie oceniać. Mm-hmm. To chyba jest coś, co chyba pomoże też takiej ofierze dojrzeć do tej decyzji. To chyba też jest ważne. Na pewno. To zapewnienie tego poczucia bezpieczeństwa, tak? Mm-hmm. Że ja akceptuję cię, wierzę temu, co mówisz, nie podważam, w żaden sposób nie próbuję polemizować z tym. Nie, przyjmuję taką rzeczywistość, jaką ty mi podajesz. I to jest bardzo ważne. Ja myślę, też ważne jest jeszcze to, żeby wtedy, kiedy dana osoba nie do końca zdaje sobie też sprawę z tego, że ona doświadcza przemocy, albo podejrzewa, ale woli tego nie nazywać, tak, żeby nie musiały iść za tym kroki, które wie, że będzie musiała podjąć. Ja bardzo często też robię tak, że z takimi osobami rozmawiam, proponuję im terapię psychologiczną po prostu. Mówię,
idź, zobacz, czy tak, mhm. czy na pani tak najczęściej. Proszę sobie zobaczyć, jak to pani życie wygląda, czy jest pani w nim szczęśliwa, co można by było zmienić, dostanie pani takie wsparcie bardzo duże, mhm. tak? Ma pani tam dwójkę czy trójkę dzieci, no nie jest łatwo wychowywać dzieci w ogóle, jeszcze dokładnie. W tych czasach teraz, tak? Więc proszę się wzmocnić w tym wychowaniu chociażby dzieci, tak? Wiem, że tak naprawdę kieruję ją do specjalisty, specjalista ją weźmie w swoje ręce i pokaże jej, że ona doświadcza przemocy. I myślę, że to jest ważne, żeby po prostu, jeśli ona nie jest gotowa tego usłyszeć, że doświadcza przemocy, to po prostu tego nie nazywać, ale tak nią pokierować, żeby była gotowa na to usłyszenie za jakiś czas. Tak? I to jest właśnie ta praca socjalna, którą tak. wykonujemy. Tak, namawiamy też. Na spotkanie ze specjalistą, który, że tak powiem, zrobi dalszą robotę. Tak. Czyli to się uzupełnia. Czyli tak naprawdę to jesteśmy sobie potrzebni. Tak, my odsyłamy na przykład do nas. To jest to dyscyplinarne podejście właśnie. To zatem ostatnie pytanie, bo niestety czas już nam się kończy, ale jak już mówiłam w czasie poprzedniego panelu, jeszcze będziemy nieraz rozmawiać na te tematy. Pytanie ostatnie, dlaczego nie pomagamy? Bo nie umiemy. Myślę, że nie potrafimy pomóc. Nie jesteśmy jako społeczeństwo przygotowane. Czasami boimy się zadać jakiegoś pytania, czasami boimy się, no właśnie gdzieś tam nie umiemy pomagać. A poza tym uważamy też często, że jest to nie nasza sprawa, nie będziemy się wtrącać, że dzieje się ta przemoc w czterech ścianach, nic nie widać, nic nie słychać, jest w porządku. Ja myślę też, że musimy chyba sobie sami otwarcie powiedzieć, uczciwie, że każdy chyba z nas w jakimś etapie swojego dzieciństwa, swojego życia doświadczał różnych form przemocy. Czy to była forma fizyczna, czy psychiczna, czy było to zaniedbanie. Nie dyskutujemy, nie dyskutuję z tym. I myślę, że tutaj już sam fakt, że sami doświadczaliśmy przemocy, wzdryga nas przed podjęciem jakiejkolwiek działania. Dlaczego? Dlatego, że w takich momentach często odtwarzamy własne jakieś takie traumy, przeżycia, budzą się w nas wspomnienia, trudne emocje i to często powstrzymuje nas, tak, że nie, lepiej cicho siedź, tak? Jeżeli ojciec przyszedł pijany i robił awantury, to jaka była strategia? Cicho. Bądźmy cicho, dokładnie, więc często w nas takie zachowanie się budzi, to wraca. Czyli my sami potrzebowaliśmy tutaj trochę to przepracować, żebyśmy w jakiś sposób byli gotowi do tego, żeby zmierzyć się z takimi sytuacjami. Dlatego myślę, że tym bardziej ważne jest, żeby edukować, mówić otwarcie, nie chować i sami się, myślę, wyedukujemy, eksperci wyedukują nas, laików, no i wtedy możemy faktycznie pomagać, a nie szkodzić. No i pamiętajmy, obojętność też szkodzi. Tak. Także nie możemy być obojętni. Bardzo wam dziękuję za tę dyskusję. Tak jak mówię, będziemy kontynuować. Chciałam jeszcze podać taką informację na koniec tego panelu, bo za chwilkę będzie przerwa, ale konferencja, która jest transmitowana, nie jest obecnie, to co już było do tej pory, nie jest dostępne na kanale Nadzieja TV, ale będzie dostępne. W ciągu paru dni będzie można obejrzeć każdą z tych części, która była dzisiaj i która jeszcze będzie. Bardzo wam jeszcze raz gorąco dziękuję. Państwu też na razie dziękuję. Zapraszam na 15 minut przerwy i za 15 minut spotykamy się już na ostatniej części pytań i odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.